witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym opowiedzieć kilka słów o kontrolowaniu umysłu. Ponieważ wiele osób, no niestety, czy to mężczyzn, czy kobiet, tutaj w Europie i w różnych innych krajach, ma problemy z kontrolowaniem własnego umysłu. Ich umysł jest po prostu jak bardzo rozszalały, tak jak konie, które są rozszalały, po prostu nie idzie ich zatrzymać, po prostu lgną we wszystkie strony i nie jesteśmy w stanie utrzymać naszych zmysłów jakby w karbach. Nie możemy ich jakby zahamować. Dobrą techniką właśnie na zahamowanie i kontrolowanie naszych zmysłów jest yoga, medytacja, wstawanie z rana. Ja dodam, że dzisiaj wstałem właśnie o 5 godzinie i już od tych godzin rannych robiłem pewne mantry, pewne medytacje, pewną pudżę wykonałem. Dzisiaj również będę oczyszczał pewną osobę ogniem Agnihotry. Będę robił Agnihotrę i będę oczyszczał skutecznie pewną chorobę u pewnej osoby. Dlatego, drodzy kochani, bardzo ważne jest, żeby utrzymać te zmysły w karbach, żeby je kontrolować. Dyscyplina. Jeżeli nie ma dyscypliny, czyli wstawania z rana, prysznica, odpowiedniej medytacji, odpowiedniego programu, odpowiedniej pudży, żeby zrobić odpowiedni artik. Dodam, że artik to jest taka adoracja dla Najwyższego Sobie Boga, którą się robi ofiarując kwiaty, ofiarując owoce, myjąc bóstwa. Możecie również, ja mam w tym przypadku salikram. Salikram to jest specjalny kamień, który jest energetyczny, który jest ochraniający, również ochrania nasz dom. Myje się ten kamień odpowiednim systemem, wodą, czy jogurtem, czy miodem i można potem tą wodę po prostu wypić. Da ta woda odpowiednią energię na 50 tysięcy bowisów. Jeżeli nie ma tej dyscypliny, drodzy kochani, no to wówczas jest totalny chaos, totalny problem z nami samymi, ponieważ nie kontrolujemy własnego umysłu i nasz umysł prowadzi nas niekiedy w pewne takie drogi, które są bez wyjścia. I by nie mieć problemów właśnie w życiu osobistym, by nie mieć problemów właśnie z umysłem i ze zmysłami, ponieważ zmysły niekontrolowane są jak konie, które po prostu chcą doznawać przyjemności w tym świecie materialnym. Dlatego właśnie bardzo istotnym punktem jest kontrolowanie tych zmysłów. Jeżeli, drodzy kochani, nie kontrolujemy zmysłów, to umysł i zmysły robią z nami to, co chcą. Dlatego czasami trzeba powiedzieć stop i rzucam palenie, rzucam alkohol, nie chcę już więcej, by dawać mojemu ciału alkohol, który jest po prostu trucizną, zatruwa mój organizm. Nie chcę więcej palić takich, a nie innych produktów, ponieważ również to zatruwa mój umysł i mój umysł nie jest jasny, mój umysł jest przyćmiony, moja świadomość jest przyćmiona. Także te używki niestety, drodzy kochani, nie będą Wam pomagać, by odzyskać Wasz czysty, naturalny umysł, czystą, naturalną świadomość. Dlatego właśnie polecam Wam zainteresowanie się jogą, zainteresowanie się właśnie w rozwijaniu fali alfa w Waszym mózgu. Z rana właśnie możecie bardzo dobrze rozwinąć Wasze fale alfa w medytacji, czy to intonujecie Mahamantrę, Hare Krishna, czy to intonujecie Om Namo Bhagavate Vasudevaya, czy intonujecie Radhe Radhe Syama Radhe, czy jakąkolwiek inną mantrę. No właśnie te mantry będą powodować rozwój duchowy w Was samych. A dzięki temu kontrolowanie Waszego umysłu, kontrolowanie Waszych emocji, kontrolowanie Waszych myśli, ponieważ to tak naprawdę jest bardzo, bardzo istotne. Jeżeli nie kontrolujecie Waszych myśli, jeżeli nie kontrolujecie to, co robicie, to, co myślicie, to, co robicie dla innych, no to wówczas jesteście w chaosie, żyjecie w totalnym chaosie. Także jeszcze raz powtarzam, dyscyplina zaczyna się od wstawania z rana, ponieważ z rana są te fale alfa, które tak naprawdę powodują rozwój duchowy. Jeżeli wstajecie o 10, 11, już tych fal alfa nie ma i po prostu jesteście na zupełnie innej fali. To są już fale siwy i po prostu ja nie jestem za tym, żeby wstawać w późnych godzinach. Chyba, że ktoś pracuje w nocy, chyba, że ktoś ma jakąś nockę i musi w nocy ciężko pracować, wówczas jest wszystko ok, możecie spać, ale jeżeli wykonujecie normalną pracę na co dzień, po 8 godzin, po 9 godzin, no to spokojnie możecie wstać sobie o tej 5 godzinie, czy ewentualnie najlepiej by było o 4, zacząć medytację, zacząć jogę, zacząć medytować i wówczas zobaczycie, jaka jest różnica. Jeżeli wstaniecie z rana i ten dzień będzie ze świadomością czystą, w ten czas właśnie w tych godzinach rannych jest największe wysycenie prany w powietrzu i ta prana przechodzi na Was, drodzy kochani.
Tak jest przysłowie od wieki wieków i w Polsce. Kto za nam wstaje, temu Pan Bóg daje. No to właśnie takie jest to właśnie przysłowie i to się sprawdza, drodzy kochani. Jeżeli wstaniecie z rana i macie więcej czasu na medytację, na zrobienie pewnych takich praktyk duchowych, na zrobienie pewnych innych rzeczy, czy to na przykład zajęcie się sprawami kuchni, przygotowaniem jakiegoś jedzenia fajnego, czy czegokolwiek innego. Tak właśnie, drodzy kochani, chciałbym jeszcze raz zachęcić Was do praktykowania jogi. Jakiejkolwiek jogi, możecie się zająć bhakti jogą, możecie się zająć hatha jogą, czy jakąkolwiek inną, ale żeby po prostu praktykować asany, czy ewentualnie jakieś postury i dzięki temu możecie mieć pewien rozwój duchowy na Waszym normalnym poziomie. Jeszcze raz Was, drodzy kochani, zachęcam do naszego sklepu internetowego na linku pod YouTube. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.